Witam z tej strony Szwajcar. Temat nagrania to hostsy i bessy Bitcoina od marca 2011. Od marca 2011, czyli początek wykresu brokera mamy właśnie w marcu. Wcześniej była jeszcze jedna hossa, czyli jest to druga hossa Bitcoinowa. Jak widzimy na wykresie mamy kurs 60 centów wyrażony w dolarach i tutaj rozpoczynamy naszą, nasze badanie wszystkich HOS i bez na Bitcoinie od ceny 60 centów kurs w ciągu jednego miesiąca, drugiego i, i w czerwcu osiąga 31,90. Czyli oznaczmy sobie, tu mamy początek kurs 60 centów, a nasz szczyt 31,90. jeden czyli wzrost o pięć tysięcy trzysta procent razy. Kurs wzrósł w ciągu pierwszej osy. Po tej hossie Mamy spadek. Do ceny około jeden dziewięćdziesiąt dwa. Czyli Dość znaczny spadek z ceny 31,90. 31,90. Nastąpił spadek do ceny 1,92, czyli zniesienie ponad minus 90%. tutaj musimy oddalić wykres bo hossa następująca jest dość długa po nim czyli poznawaczmy sobie minima są gdzieś tu, nawet są niewidoczne bo jest tak duża hossa później czyli 1.92 jako minimum

Przechodzimy dalej. Przybliżmy wykres. Po trzeciej osie bitcoinowej mamy 266 w szczycie. Najniższy punkt mamy około 50 dolarów czyli zniesienie o minus 80% około. I co mamy później? Mamy hosce, czyli z poziomu 50 dolarów, a szczyt mamy 1087 dolarów, czyli jest to wzrost o 2100%. Około 20-21 razy. Jest to czwarta hossa bitcoinowa przechodzimy dalej po czwartej hossie bitcoinowej ze szczytem około 1087 najniższy punkt mamy tutaj jest to około 163 dolary Czyli od kursu 187 cena spadła około 85%. Patrzymy dalej Najlepiej oddalimy wykres, żeby było lepiej widać. Jeszcze raz. Dobrze teraz oznaczmy. Mamy tutaj dołek 163 dolary. I szczyt 19 250. Jest to wzrost o 11 tysięcy 800 procent. Czyli 118 razy. Jest to tym samym piąta ossa bitcoinowa. 118 razy w cena bitcoina wzrosła. Przechodzimy dalej. Jest sytuacja aktualna, czyli cena 1900. 19250 Najniższa cena, 3150 i jest to spadek o około minus 85%. Podobnie jak w poprzedniej, bez się. Aktualnie mamy wzrost i można przypuszczać, że jest to początek szóstej hossy bitcoinowej i teraz mamy dwa warianty wiemy już, że w najgorszej hossie bitcoin wzrósł o 21 razy a w najlepszej wzrósł 135 razy. Takie są wzrosty w hossach. 21 razy jest najgorsza hossa, 135 razy jest najlepsza. A zniesienie tych wzrostów jest około minus 85. Procent. I tutaj warto właśnie akumulować Bitcoin. Tu widzimy, że kurs bardzo dynamiczny. Dzisiaj bardzo długa świeca wzrostowa. Co możemy tu zauważyć. Kurs bardzo dynamicznie zmienia się. Było już prawie 14 tysięcy. Ale przejdźmy do dwóch wariantów. Mamy wariant pierwszy. Wariant A. Wzrost o 2100%. Wzrost z kursu 3150. O 2100% daje kurs 66150 dolarów. Później zniesienie o 85%. Daje kurs 9922 dolary. Jest to najgorszy wariant wzrostowy, uwzględniający najgorszą z dotychczasowych HOS. Jednak mamy wariant najlepszy dla Bitcoina wariant B. Wzrost o 13500%, 13 czyli 135 razy. Ceny 3150 dolarów. Cena rośnie do poziomu 425 250 dolarów. Później zniesienie 85% i cena dla akumulacji 63 800 dolarów. Jest to najlepszy wariant dla szóstej Hosy. Bitcoina I myślę, że będzie wariant po środku. Czyli w najlepszym wariancie mamy cenę około 425 tysięcy, a w najgorszym około 66 tysięcy. Po środku mamy około wartość 200 tysięcy dolarów. Także myślę, że od tego kursu będziemy odejmować kolejny raz 85% zniesienia i wtedy akumulować bitcoiny po kolejnej przecenie. Dziękuję za oglądanie. Były to hossy i bessy bitcoina od marca 2011 roku.